Cześć, witam Was ponownie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy robili jednogarkowe danie. Oczywiście będzie to mój kociołek, który za chwilę napełnię moimi produktami. Będę robił dzisiaj kaczkę. Kaczkę, którą najpierw wyporcjuję w odpowiednie kawałki, a później powkładamy warstwami wszystkie moje produkty, które tutaj mam, właśnie do kociołka i wstawimy na palenisko. Skrzydła, podroby, korpus kaczki zostawię na rosół. Jak widzicie, moja kaczka jest już wyporcjowana. Tu mam dwie piękne piersi, dwa piękne uda, które teraz ponacinam lekko i będziemy pomalutku wkładali do naszego kociołka skórą właśnie do dołu. Nacinając skórę, uważajmy, byśmy nie nacięli mięsa. Teraz pokroję cebulę. Mam białą cebulę, która jest bardziej aromatyczna od różowej cebuli. I gorzej się obiera. Cebuli nie musimy kroić bardzo cienko. Cebulkę mam już pokrojoną, teraz przekroję czosnek, robię to jak zawsze, tylko pół, o, i tak, taką połówkę po prostu użyjemy. O. Możemy pomalutku nakładać nasze produkty do kociołka. Tak jak mówiłem, pierwsze idzie mięso. Skórką do dołu i układamy kociołku. Teraz piersi i tak samo skórką do dołu. O. Mięso mamy ładnie ułożone. Teraz troszeczkę je posolę i posypię pieprzem. Ale nie za dużo. Ponieważ każdą warstwę będę przyprawiał tak samo. I teraz sypię cebulkę. I również delikatnie posolę. Kapusta. Kapusta drobno pokrojona. O, układamy warstwę, dociskamy delikatnie. O. I teraz papryka. Widzicie, mam tutaj wszystkie kolory papryki. Zobaczcie, jak pięknie kolorowy mój kociołek już jest. O. Dodam dwie papryczki chili, ale w całości tylko dla aromatu. Teraz troszeczkę soli. Pieprzu. I pokroję w plasterki pomidory.
klastry, pomidory najlepiej duże. Klastry mogą być grube. I układamy równo w kociołku. Jeszcze jeden. O. Leciutko dociskamy. O. I solimy. Niedużo, bo już każda warstwa była delikatnie solona. Dobrze. Teraz marchewka. Marchewka pokrojona w takie dość duże plastry. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu. I na samą górę młode ziemniaki. Oczywiście ziemniaki również musimy posolić. Posypię pieprzem. O. I pokroimy dużo zielonego. Tutaj mam całą garść pietruszki, natki pietruszki, troszeczkę lubczyku i rozmarynu. Troszeczkę to przesiekam. Doda to nam dodatkowy aromat. O. I teraz rzecz najważniejsza. Przykrywamy to liśćmi kapusty. Dokładnie. O. I kociołek mamy przygotowany. Teraz go dokładnie zamknę. Kręcę. Pamiętajmy, by ogień nie był za duży. A tlił się bardzo pomalutko. I tak będziemy dusić około 2,5 godziny. A więc co? Czekamy. Moja potrawa jest już gotowa, więc odkręcamy klamrę i zobaczymy, jakie czary tam się dzieją. Pachnie przepięknie. Najpierw wyjmę kapustę. Ja kapustę bardzo lubię, więc jej wyrzucał nie będę. A wy jak uważacie? Ziemniaki, zobaczcie, jakie są piękne. Zobacz, jak przepięknie wyglądają ziemniaki. Teraz dobierzemy się do reszty. Zobaczcie, jaki piękny bulion. Bulion się wytworzył. Jest naprawdę przepyszny. Ja go naleję w moją miseczkę. O. I teraz musimy dokopać się do naszej kaczki.
Zobaczcie, jak pięknie wygląda wszystko. Idealnie się ugotowało. A jak pachnie. Niesamowicie. I teraz wezmę szczypce i wyciągnę mięso. To muszę to zrobić bardzo delikatnie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Pierś, zobaczcie, pięknie. Lekko się zrumieniła, ale przecież o to nam chodziło. O, widzicie? Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Czyż nie warto zrobić sobie taki kociołek? Ja uważam, że warto. Jest to danie przepyszne i bardzo proste w wykonaniu. Spróbujcie odtworzyć moją potrawę w domu, u was, w ogródku, przy ognisku, na pikniku, nie wiem, gdziekolwiek będziecie. Taki kociołek jest naprawdę niedrogi, ale jedzenie jest naprawdę rewelacyjne. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!